Kwe Bonafide widywane z tajemniczą brunetką, czy to nowa miłość rapera po rozstaniu z Natalią Schroeder? Natalia Schroeder, wokalistka popowa o delikatnym, ciepłym głosie oraz Kwe Bonafide, jedna z najważniejszych postaci polskiego rapu, przez długi czas tworzyli duet, który cieszył się wśród fanów nie tylko ogromnym zainteresowaniem, ale także szacunkiem. Ich relacja nabrała szczególnego rozgłosu w 2020 roku, kiedy Kwebona Fida wydała album Romantic Psycho. Znaczna część utworów na tej płycie była poświęcona właśnie Natalii oraz wpływowi miłości na życie rapera. Schroeder pojawiła się tam również gościnnie, śpiewając w kilku utworach, co dodatkowo wzmacniało obraz ich bliskiej relacji. Kilka miesięcy temu internet obiegło nagranie. Na którym widać było kwe bonafide spacerującego za rękę z tajemniczą brunetką. Para nie wydała żadnego komentarza, co wywołało lawinę spekulacji na temat kryzysu w jego związku z Natalią. Wkrótce pojawiły się plotki o ich rozstaniu, które z czasem okazały się prawdą. Rozstanie kwe bonafide i Natalii Schroeder z pewnością jest jednym z bardziej zaskakujących wydarzeń ostatnich miesięcy w polskim show, biznesie. Jakiś czas temu poznaliśmy nowego partnera Natalii. Teraz na jaw wyszła tożsamość ukochanej Kwebo. Obecnie raper coraz częściej widywany jest w towarzystwie Martyny Byczkowskiej, 28-letniej aktorki, która zdobyła rozgłos dzięki swojej roli w bardzo popularnym serialu Netflixa 1670. Media zaczynają spekulować, że to właśnie ona może być nową partnerką artysty, co potwierdzają informator Pudelka. Kwebona Fide i Martyna Byczkowska spotykają się już od jakiegoś czasu, jednak dopiero od niedawna nie kryją się już ze swoim uczuciem. Para chodziła nawet za rękę podczas przedpremiery filmu Rzeczy Niezbędne, która odbyła się w Warszawie pod koniec września. Kwebo i Martyna mieli okazję poznać się bliżej na planie musicalu o raperze w reżyserii Sebastiana Pańczyka, do którego wciąż powstają zdjęcia. Kuba wcieli się w filmie w samego siebie, zdradza informator. Raper zadedykuje nowej muzie kolejne kawałki.